Z okazji 40-lecia istnienia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków Wenea Wytwarzanie 18 listopada w Nowej Woli zorganizowano uroczystość jubileuszową. Spotkanie poprowadził wiceprzewodniczący związku Sebastian Bieniek, a w gronie przybyłych znaleźli się przedstawiciele Enei S.A. z Poznania, władze Enei Wytwarzanie ze Świerży Górnych, przedstawiciele poszczególnych spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej Enea z różnych stron Polski, władze samorządowe, gminne i powiatowe, przedstawiciele Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych oraz innych organizacji związkowych i instytucji współpracujących na co dzień z Międzyzakładowym Związkiem Zawodowym Energetyków Wenea Wytwarzanie. O historii związku założonego w listopadzie 1982 roku przypomniał jego obecny przewodniczący Dariusz Sadurski. W Kozienicach 29 listopada komitet założycielski w osobach Jana Olszewskiego, Lecha Rembisia oraz Władysława Tkaczyka powołuje samorządny, niezależny Związek Zawodowy Energetyków. Tak rozpoczyna się 40-letnia historia naszego związku. Przez ten długi czas związkiem kierowało 5 przewodniczących. Świętej pamięci Władysław Tkaczyk, świętej pamięci Józef Jasiński, Zenon Stolarski, Sebastian Bieniek, jak również moja skromna osoba. W 2011 roku związek przekształcono w Międzyzakładowy Związek Zawodowy Energetyków. Jest on zrzeszony w OPZZ-cie i ma zasięg ogólnopolski. Obecnie zrzeszamy niemal 1000 członków w 10 spółkach grupy kapitałowej Enea. I zapewniam Was, że to nie koniec. Kolejnym elementem jubileuszu było wręczenie odznaczeń zasłużony dla Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków. Srebrne odznaczenia otrzymali Angelika Pierzchała, Hanna Korocińska, Krzysztof Kowalczyk, Andrzej Ślebioda, Maciej Miller, Michał Jarzynowski, Ryszard Kupis, a złote odznaczenie przyznano Dariuszowi Sadurskiemu. Przekazali je przewodniczący OPZZ Andrzej Radzikowski oraz Ireneusz Wiśniewski, wiceprzewodniczący Zrzeszenia Związków Zawodowych Energetyków. Były też okolicznościowe przemówienia, gratulacje i życzenia od zaproszonych gości, w tym między innymi od prezesa Enei Wytwarzanie Antoniego Józwowicza oraz burmistrza gminy Kozienice Piotra Kozłowskiego i jego zastępców. To 40-lecie to jest kawał roboty ze strony związkowej, ale to jest kawał współpracy z kolejnymi zarządami. Związki są oczywiście od tego, żeby bronić załogi, ale związki są od tego, żeby kręciła się firma. Bo nie ma firmy, nie ma załogi. Dlatego nie mniej ważna w sercu związkowców ma być firma i tak jest. Za to im bardzo dziękuję, że nie tylko załoga, ale i firma, bo firma i załoga to jest jedno. Dlatego też bardzo dziękuję kolegom przewodniczącym za to, że patrzą nie tylko na pieniądze, ale patrzą na dobro przedsiębiorstwa. Moi drodzy, z okazji tego 40-lecia Międzyzakładowego Związku Zawodowego Energetyków Wenei Wytwarzanie chciałem złożyć Wam w imieniu własnym, moich współpracowników, ale całego samorządu gminy Kozienice wyrazy uznania. Dziękuję Wam za działalność na rzecz naszych mieszkańców i działalność na rzecz rozwoju ziemi kozienickiej. Bo to ważne, że nie zamykacie się tylko w sprawach związkowych, tylko we własnej firmie, ale patrzycie szerzej na rozwój całej wspólnoty lokalnej. I tego, moi drodzy, też Wam życzę. Jedności, wytrwałości, bezpiecznej, niosącej satysfakcję pracy, ale także kolejnych wielu lat pomyślnego rozwoju dla Was, dla Związku i dla Waszej firmy. Wszystkiego dobrego od gminy Kozienice. W tym ważnym dniu proszę przyjąć serdeczne życzenia kolejnych sukcesów działalności związków oraz zadowolenia z wykonywanej pracy. Wszystkim związkowcom życzę satysfakcji oraz wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym. Życzenia przekazali też starosta Krzysztof Wolski, były przewodniczący Związku Zenon Stolarski, a w imieniu odznaczonych głos zabrał Ryszard Kupis. Gratulacje i pamiątkowe statuetki na ręce Dariusza Sadurskiego przekazali przedstawiciele OPZZ Andrzej Radzikowski i Barbara Popielarz oraz przedstawiciele Rady Województwa Mazowieckiego OPZZ Halina Poszytek i Marek Kupiec. W imieniu swoim i przewodniczącego Zrzeszenia Związków Zawodowych życzenia i gratulacje przekazał
też Ireneusz Wiśniewski oraz Krzysztof Czaban, prezes Enea Nowa Energia. W gronie gratulujących dotychczasowej działalności i składających życzenia nie zabrakło także przedstawicieli pozostałych grup Enei, czyli Enei S.A., Enea Centrum, Enea Trading, Enea Operator, Enea Elkogas. Część oficjalną uroczystości zakończono pamiątkową fotografią. Dziękuję uprzejmie.